Powoli kończy się sezon piłkarski, kończą się rozgrywki ligowe, pucharowe, no ale przed nami mecze reprezentacji i wspólnie z naszym partnerem, firmą STS, zapraszamy do wzięcia udziału w specjalnym konkursie, tak? W którym do wygrania są bilety na mecz Polska-Niemcy 16 czerwca, który zbliża się wielkimi krokami. Konkurs dotyczy finału Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City i Interem Mediolan. Jest do znalezienia na Facebooku, na profilu facebookowym STS. Link też będziecie mieli w opisie tego filmu, także serdecznie Was tam zapraszamy, odsyłamy, a my przechodzimy do naszego odcinka, który był dla nas prawdziwą przyjemnością. Tak jest, Filip Narek, a więc piłkarz Lecha Poznań, jest gościem tego odcinka, który właśnie wspólnie z STS dla Was przygotowaliśmy. Ta koszulka, która wisi, wiesz, to tutaj jest... Legi, tak, bo to akurat prośba od Jędzy, wiesz. Fajna, to jest okej. Gdzie teraz jedziecie? Do Poznania. No to prosiłbym Was, żebyście zostawili tą koszulkę. Żeby Bednar zobaczył, nie? Jak zareaguje? No, jak ale jak poprosi o zdjęcie, to... To co? To niech robi, no. Bednar w porządku. Trzymaj się, brawo. No właśnie, czy ta koszulka Legii nie będzie się doskwierać, która wisi tutaj? Nie, jest okej. Okay. Po boku. Szacunek boiskowy musi być. Pozaboiskowy, jak pokazała historia ostatniego meczu, też był. No dokładnie. Nikt się nie wyzywał. Z Jędzą miałeś jakąś styczność tak na boisku, że mieliście okazję do wymiany zdań, jakiegoś trash talku? Nie, on stał pode mną właśnie na rzutach rożnych, jak graliśmy z nimi. On lubi deptać, lubi się kłaść, lubi się przepychać i tak. Nie, ja jestem taki, że nie muszę być w jakimś nie wiadomo jakiej koncentracji, żeby czynnie wykonywać mój zawód i być w trakcie meczów w takim stanie flow, więc jak ktoś taki jak Jędza, który też myślę, że ma podobne podejście do sprawy, zacznie się wygłupiać, co? To jest coś normalnego. Ja generalnie myślałem, że rozmowę z Filipem najlepiej zacząć od pytania, co ostatnio czytałeś, bo myślę, że to nas może dobrze też wprowadzić w klimat. Co ostatnio czytałem? Ostatnio czytałem książkę, biografię Ericksona Gracie. Mhm. Nie wiem, czy musisz kojarzycie. Nam rozwinąć, bo... No, widzisz, brazylijskie jiu-jitsu. Wow. Książka nazywa się Oddech i ogólnie jest o gościu ze słynnej rodziny Gracie, którzy tak naprawdę zapoczątkowali jiu-jitsu na świecie. To oni byli tymi, którzy swoją techniką jiu-jitsu potrafili powalić 30-40 kilogramowych cięższych od siebie zawodników. I ta szkoła Gracie Jiu-Jitsu jest znana na całym świecie, a że też trochę gdzieś interesuję się sportami walki, to jiu-jitsu jest mi nieobce. W Poznaniu bardzo mocne jiu-jitsu, więc też chcę coś wiedzieć, zanim cokolwiek zacznę. I bardzo ciekawa historia, po prostu to, jak oni byli wychowywani, dlaczego ten reżim ich od małego był tak przytrzymywany przez ojców, przez wujków, bo ta rodzina, jakby każde imię zaczynało się na literę R. Czyli był Rickson, był Renzo, był wielu, wielu innych, ale jakby wychowywani byli w spartański sposób. Na przykład w wieku, nie wiem, 4, 5, 6 lat zawijano ich w dywan i trzymano po 10 minut w dywanie. Ciekawe tego typu rzeczy. Na przykład Rickson opowiada, że jak idzie morsować, to zakłada maskę i rurkę, żeby głowę też zanurzać, bo jakby zwykłe siedzenie w lodzie nie sprawia mu za dużego dyskomfortu. To są jakby... Piszecie sobie jego imię i będziecie wiedzieli wystarczająco dużo, bo on... Rick z chłopaków z baraków w rurze spał, no nie w dywanie, więc... No, dokładnie. Najważniejsze, żeby być odpowiedzialny, prawda? Tak jest, tak jest. Ty miałeś nieco cieplejszy chów chyba w domu, ale też lubisz sobie przesuwać te granice, jeżeli chodzi o własne ciało, własny organizm. Tak, myślę, no ciepły chów. Byliśmy chowani przede wszystkim w takim otoczeniu, gdzie niczego nam nie brakowało, ale może nawet jak brakowało, to rodzice sprawiali, że nie czuliśmy tego, że czegoś brakuje, więc jakby nigdy nie dawali nam tego odczuć. Chociaż wiem teraz przez pryzmat osoby dorosłej, wiem, że często było tak, że było po prostu życie z miesiąca na miesiąc, ale ja tego nigdy jako dziecko nie odczułem, więc też chwała za to rodzicom i myślę, że... Ale te same osoby wychowywały Janka i Filipa? Zdecydowanie. Tak? Jak to Dusan Tadić kiedyś zapytał Janka, czy... Mówi, masz takie samo nazwisko jak Filip, a mówi, no to mój brat, mówi, z tej samej krwi? I to właśnie jednak było. Widział te różnice? Tak, tak, tak. No na pewno, myślę, że Janek jest dla mnie wizualnie jakby bardziej podobny do strony Nowak, czyli mamy panieńskiego nazwiska, a ja jestem bardziej ten Bednarek, mimo wszystko. Jest jakby bliżej ojca. Ostatnio jedna osoba z Lecha Poznań, zapytana przez nas, kto jest najbardziej niepiłkarskim piłkarzem w szatni Lecha, bez wahania, bez sekundy zastanowienia odpowiedziała Filip
Bednarek. Dlaczego, jak myślisz? To przyjmuję to jako komplement, bo kiedyś pamiętam taką rozmowę z moim ojcem, mówię, że jakby kocham piłkę nożną, chcę się w niej spełniać, ale jakby te ryzy czysto piłkarskie, świadka piłkarskiego jakby nie są miejscem, w którym ja czuję się komfortowo. Może nie, że jakby robię coś na siłę, tylko może te lata właśnie w Holandii sprawiły, że widziałem, że piłkarz nie zawsze musi być jakby pasować do stereotypu. W Holandii byli Duńczycy, Szwedzi. To też są z reguły ludzie, którzy też jakby nie pasują do tego wszystkiego. U nas mimo wszystko przyjmuje się pewien stereotyp, prawda? Jakby też nie ma co wszystkich... Oczywiście, ale skąd się czesać jednym grzebieniem, ale... Ładne. No, ale właśnie, jak byliśmy ostatni raz u ciebie, to odwiedziliśmy cię w Herenveen jeszcze wówczas i tak się zastanawiam, czy po tym czasie, jaki spędziłeś już w Polsce, Polska cię czymś zaskoczyła pozytywnie, negatywnie, jak to po tej perspektywie czasu właśnie postrzegasz? Ja myślę, że Poznań ogólnie jest miastem bardzo spokojnym do życia i bardzo tolerancyjnym, jak dla mnie. Przykładowo, Jeżyce kiedyś, dzielnica, która straszyła swoją nazwą Jeżyc i ulica Staszica i tak dalej, teraz są tam hipsterskie kawiarenki z tęczowymi flagami, więc jakby bardzo diametralna różnica, ale mimo wszystko Poznań ma bardzo dużo wpływów z zagranicy, bo bardzo dużo ludzi studiuje na Uniwersytecie Medycznym. Ja jak na swojej jakby dzielnicy blisko centrum idę do sklepu, to jestem anonimowy, bo mam wrażenie, że i tak wszyscy rozmawiają w obcym języku, bo bardzo dużo studentów tam mieszka, więc dla mnie nie było jakiegoś ogromnego przeskoku. Oczywiście są momenty, gdzie jak włączysz wiadomości lub przeczytasz pewne rzeczy o tym, co się dzieje w kraju, jeśli chodzi czysto o, nie wiem, politykę i tak dalej. Nie chcę wchodzić w takie tematy, bo to jest trochę jak o gustach, o takich rzeczach się nie dyskutuje i ja też nie mam zamiaru poruszać tych ciężkich tematów, ale to na pewno jest coś, co widzisz, jaki potencjał ma ten kraj, a dlaczego jest czasami hamowany. No tak, ale też jeżeli masz w szatni obcokrajowców, którzy przychodzą do Lecha, oni szybko się odnajdują w tym mieście? Zdecydowanie. Myślę, że w miejscu, w którym teraz przebywam, jest to City Park i to miejsce, w którym chłopacy z reguły na początku zamieszkują, później jakby widzą, że jest trochę więcej w Poznaniu niż tylko City Park. Ale na pewno to jest miasto, które jest w komunikacji bardzo proste, bo jakby wszyscy mieszkają tutaj gdzieś dookoła stadionu, czy to jest, nie wiem, osiedle od razu graniczące ze stadionem, czy tutaj, no to jest wszystko jakby rzut beretem i Poznań pod tym względem jest bardzo prosty. A z drugiej strony, jeśli chodzi o szatnię czysto, no to jeżeli mamy teraz zagranicznego trenera, to wszystko dzieje się w języku angielskim. Nie tak dawno temu, kilka miesięcy temu, na twoim miejscu siedział Jakub Kamiński, piłkarz Wolfsburga, były piłkarz Lecha, który powiedział: presji w Wolfsburgu nie ma, presję to miałem w Lechu, powiedział piłkarz, który gra w Bundeslidze. I te słowa nas trochę zaskoczyły mimo wszystko. Oczywiście wiemy, dlaczego tak jest, ale ty też się musiałeś zmierzyć z tą presją, bo chyba nie do końca byłeś świadomy, jak mocna jest, chociaż w Lechu wyrastałeś. No ale to się też... Nie byłeś taką postacią, która z tą presją się musiała mierzyć. Jakby nie ma miejsca na świecie, myślę, bardziej specyficznego niż Poznań pod tym względem, bo wszyscy wiemy, jak bardzo mocno żyje społeczność kibicowska w Poznaniu. Jak jest źle, to myślę, że nie zawsze tak bardzo mocno na trybunach, jak na forach czy na mediach społecznościowych, bo jak wiemy, po prostu tych internetowych bohaterów jest bardzo dużo. A jeśli chodzi o presję i, jak to ja mówię, niedźwiedzie, z którymi na swojej drodze walczyłem, to myślę, że bez tej takiej ciężkiej, wyboistej drogi nie byłoby tak dużej satysfakcji z sukcesów, które osiągamy, bo kiedyś przeczytałem takie zdanie, że nauczmy się kochać swoje porażki, bo one nadadzą smaku naszym sukcesom i coś w tym jest, jakby w każdej udręce jest piękno i dlatego ja też jakby nigdy nie panikowałem, jak była ta krytyka, nigdy nie panikowałem, jak była ta presja, bo wiedziałem, że... Ale miałem wrażenie, że byłeś w pewnym momencie zmęczony tym, ty też. Ja może zmęczony. Ja bym powiedział bardziej, że jeżeli bramkarz puszcza bramkę, którą potencjalnie mógłby obronić, to robi to każdy bramkarz na świecie. Czy jest Alissonem, czy jest Neuerem, czy jest Edersonem. Jeżeli ktoś oczekuje hybrydy trzech najlepszych bramkarzy świata, to proszę zapłacić za nich 300 milionów. Oni przyjdą grać w Lechu Poznań i też puszczą bramkę, którą potencjalnie Bednarek
mógłby puścić. Więc jakby, albo obronić. Nawet. Albo obronić, a myślę, że tych obronionych było więcej niż puszczonych, więc koniec końców ja też jakby nie muszę sobie słodzić, dodawać, ale jakby swoje wiem i oczywiście jak powiem ci teraz, że ja nie czytam, to nie wiem, ale to jest logiczne, moje całe otoczenie, ja pochodzę stąd i zawsze będzie ktoś, kto mi na przykład z moich znajomych napisze, a co sądzisz o tej bramce, którą puściłeś? Oczywiście, ja wyrażę swoje zdanie. Ale denerwuje cię to? Jak nie, ktoś nie, pyta? Nie, nie. No bo wiesz, bo ludzie czasem pytają, zwłaszcza ci znajomi, bo chcą znać perspektywę, niuans, absolutnie, którego nie zauważyli. Więc jakby ja też wtedy czasami, jakby mnie to irytowało, to potrafię policzyć do 5, czy tam do 10, czy do 100. Z brechu do 100. Trzeba się nauczyć. Nie, nie. Czasami przyjąć jakieś pytanie na chłodno, przemyśleć to i odpowiedzieć po prostu z chłodną głową, żeby po prostu nie było tak, że ty się nadmiernie jakby tłumaczysz z jakiegoś aspektu, ale też z drugiej strony, żeby odpowiedzieć twój punkt widzenia. I koniec końców ja mogę też po jakimś meczu mieć inne odczucie niż mój trener bramkarzy, który zobaczy to z kamery taktycznej i też były takie momenty, gdzie puściłem bramkę, którą myślałem, że mogę obronić, a trener mówi, słuchaj, no nie jesteś w stanie tego obronić. I to są takie aspekty, gdzie my to wiemy, my na ten temat dyskutujemy, a to, że burza mózgów wylewa się gdziekolwiek indziej, to no trudno. No. Żyjemy w czasach, w których każdy może wyrazić swoje zdanie w jakikolwiek chce sposób. I właśnie, czy na to masz mechanizmy? Bo powiedziałeś o mechanizmach, z którymi sobie, które próbujesz wykorzystywać, mhm, kiedy ktoś zadaje ci pytanie, które cię irytuje, a więc pewnie liczenie, żeby ochłonąć, a mechanizmy związane z tym, żeby radzić sobie właśnie z tą krytyką, czasem pewnie hejtem, bo i też bywa, choć ja uważam, że musimy to bardzo mocno rozdzielić. No oczywiście, że tak. Bo to jest taki temat, który troszeczkę stał się rozmyty. Mhm. To masz jakieś takie swoje sposoby na radzenie sobie z tym? Przede wszystkim nie czytać, jak jest dobrze i nie czytać, jak jest gorzej, źle. Bo jak jest dobrze, no to oczywiście pompujemy własne ego i endorfiny i skaczą. Endorfiny, tak jest, i jest entuzjazm, ale tak jak kiedyś rozmawialiśmy na temat Erika Ten Haga, od niego nauczyłem się też jednej ważnej rzeczy, że po zwycięstwie 24 godziny się cieszymy i 24 godziny ewentualnie po przegranym meczu płaczemy lub goimy rany. I to jest najważniejsze, żeby to w głowie trzymać, żeby zawsze być w tym centrum, żeby się wybalansować po każdej jakby skrajności, która wyprowadza nas z tego centrum poruszania się. I to jest ważny aspekt. Też jakby otaczać się właściwymi ludźmi. Uważam, że jakby ja uważam, że przez mój okres teraz w Lechu, przez te ostatnie 2 lata, ta moja może zwyżka formy, którą prezentowałem, to też ogromna zasługa mojego trenera bramkarzy, bo jakby oczywiście teraz zostanie to przyjęte jako podlizywanie się i nie wiadomo co, to nie chodzi o to. Po prostu nazywam rzeczy po imieniu i bardziej jestem realistą niż jakimś romantykiem, który teraz będzie opowiadał nie wiadomo jakie rzeczy, ale to są ważne osoby w roli bramkarza, które w odpowiednim momencie zrobią odpowiednią rzecz. Jeżeli jest spadek energii i czasami trochę bujasz w obłokach, to jest osoba, która cię przysłowiowo albo dosłownie w naszym przypadku uderzy w łeb, bo chodzimy na boks i czasami się tam trochę zepniemy, ale z drugiej strony też to jest osoba, która jak jest może źle, to powie, że nie jest aż tak źle, jak się nam wydaje, więc to też jest taki aspekt, w którym trener bramkarzy odgrywa ogromną rolę i można tutaj degenerować i powiedzieć, że trener bramkarzy kopnie w prawo, kopnie w lewo, ale to jest coś więcej niż tylko trener w cudzysłowie. To jest też osoba, która wesprze, nawet taka rada życiowa. Ja pamiętam, jak Miki van der Hart zaczynał sezon w Lechu mistrzowskim i trener powiedział mi taką jedną ważną rzecz, która do końca życia u mnie zostanie, że jak siedzisz na ławce, to okej, jest rywalizacja sportowa, ale nie życz tej drugiej osobie źle. Dlaczego? Bo później życie odda. I tu było tak, że 5-6 meczów w sezonie i nagle ja wskakuję w meczu z Wisłą Kraków, wygrywamy 5-0, ja zostaję w bramce i kolejne chyba 19 meczów grałem do momentu zmiany. Więc jakby ja też nie jestem zawistną osobą i też nigdy nie miałem w sobie czegoś takiego, że życzę drugiej osobie źle, ale mimo wszystko, jeżeli coś takiego w podświadomości jest gdzieś wybudzone i ta druga osoba ci to powie, to mimo wszystko jest bardziej jakby akcent na to położony i ty czujesz to z drugiej osoby i też to wsparcie, powiedzmy, że ta druga osoba czuwa nad aspektami mentalnymi. I oczywiście, no tak jak mówię, znowu, rola trenera bramkarzy, tak? Ktoś powie, że dobra, każdy trener bramkarzy może bramkarzy utrzymać w formie. To jest
Tylko chodzi chyba o te relacje też już na granicy przyjaźni, to o czym mówił Manuel Neuer na przykład w kontekście swojego trenera. Myślę, że coś w tym jest. Ja myślę, że trener bramkarzy odgrywa ogromną rolę, bo jesteśmy naprawdę indywidualnym sportem w sporcie drużynowym i jest jakiś powód, dlaczego nosimy inny kolor koszulki i też jesteśmy oceniani jako sport indywidualny, prawda? A umówmy się, przede mną może być popełnione 4 błędy, ale to koniec końców ja jestem rozliczony z tego, że wpuszczę tą bramkę. I oczywiście drużyna traci bramki i drużyna gra na zero. Zgadzam się w 100%. Ale koniec końców trzeba to bardziej rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby koniec końców można to jakoś ubrać. Ale mówisz o trenerze Palczewskim. W sumie od początku twojego pobytu w Lechu twojej osobie towarzyszyła pewna doza braku zaufania. Nie wiem, na ile teraz czujesz to zaufanie ze strony i kibiców, i właśnie trenera Palczewskiego. Ono jest pewnie duże, ale nie byłeś rozczarowany, kiedy na początku sezonu postawiono jednak na Artura Rutkę? Trener bramkarzy też musiał mieć oczywiście, swoje zdanie, że, w tej kwestii. Oczywiście, że byłem. Myślę, że jakby nie chcę też wchodzić w głębsze szczegóły, bo to nie mi to oceniać, ale jeżeli ktoś po całym sezonie, mistrzowskim sezonie, przychodzi do klubu i nie jest to personalne w żadnym stopniu do Artura Rutki, bo czemu chłopak jest winny? On tylko wykonuje to, za co go ściągałem do klubu, prawda? Jakby on był w klubie 10 dni, ja w tym klubie byłem 2 lata. Pierwszy mecz sezonu z Karabachem to jest jeden z ważniejszych meczów, dla którego wywalczyłeś to Mistrzostwo Polski i on dostaje to miejsce. Nie chcę powiedzieć też za darmo, bo te 10 dni też mógł w pewnym sensie jakoś się pokazać, tak? Ale za darmo. Ale za darmo. I w pewnym sensie ja dostałem po raz kolejny walkę z niedźwiedziem na swojej drodze i musiałem z nim wygrać. I znowu historia pokazała, że po raz jakby kolejny spisywano mnie na stratę, a to koniec końców ja byłem tym, który musiał gasić pożary. No właśnie, mówisz o niedźwiedziu, a ja mam wrażenie, że nakreślano taką narrację, że zrobiono z ciebie misia z Krupówek, że tak. Filip Bednarek to będzie ten przyjemny gość, który może być dwójką i te role zaakceptuje. Nie będzie narzekał. Tak, i to wypływało z klubu, ja miałem wrażenie, o tym się bardzo dużo mówiło i można było mieć poczucie, że ty z tą rolą się absolutnie pogodziłeś. Tymczasem rozumiem, że tak nie było. Znaczy, jeżeli osoby może z zewnątrz patrzą na to wszystko, to może być takie, że ja nie jestem osobą, która pójdzie do mediów, nie jestem osobą, która będzie pisała na Instagramach, Twitterach, Facebookach, że trzeba podawać Instastory ze wkurzoną minką. Ja jestem osobą, która pokazuje jakby drugie oblicze tego, że nieważne, co się w twoim życiu wydarzy, ciężka praca się zawsze obroni. Po pierwsze, i zawsze musisz być gotowy, bo nigdy nie wiesz, kiedy ta szansa nadejdzie. Więc jakby możesz być zniesmaczony, możesz być wkurzony, ale następnego dnia przychodzisz na trening i już dajesz z siebie wszystko, bo nie wiesz, nagle nadejdzie moment, gdzie musisz być gotowy i tak też było tutaj. Tak naprawdę był mecz z Karabachem, był rewanż z Karabachem, było Batumi i po Batumi już tak naprawdę jeden mecz w lidze ze Stalą Mielec. I od razu musiałem wskakiwać do bramki. I gdybym był osobą, która by te 2 tygodnie była zniesmaczona, wkurzona i tak dalej, to pewnie te 2 tygodnie przeszedłbym obok treningów obojętnie. Nie byłbym odpowiednio przygotowany i gdyby nadarzyła się ta szansa, może bym jej nie wykorzystał. Więc jakby oczywiście po sprawie mówi się łatwo, ale jakby moja cała kariera, którą dotychczas przeżyłem, pokazuje za każdym razem to samo. Jakby sinusoida jest zawsze góra, dół, góra, dół, góra, dół. I dlatego znowu jest niedźwiedź na horyzoncie, wiesz, Bartosz Mrozek, prawda? Bo kibice też tak mają poczucie, że... To biały niedźwiedź, polarny. Nie mają chyba przekonania, że to na pewno ty będziesz jedynką na przyszły sezon. Ja powiem tak. Czasami jakby patrząc zero-jedynkowo, polityka wygrywa ze sportem. Mam 30 lat, on ma 23 lata. On jest potencjałem pod sprzedaż, absolutnie. Ja nie jestem potencjałem pod sprzedaż. Jakby, gdybym może miał napisane słowo debil na czole, to mówiłbym o innych rzeczach i znowu bym romantyzował, ale jestem realistą i mówię jak jest po prostu, więc jakby oczywiście nikt za darmo, potencjalnie nikt za darmo miejsca w bramce Lecha nie dostanie, ale jak pokazuje historia, czasami tak bywało. Ale widzisz, no. Tak jak mówię, dopóki hybryda Alissona, Edersona i Neuera się nie pojawi, tak ja mogę być spokojny. Był taki moment w Lechu, kiedy chciałeś
rzucić rękawicami, poddać się, dzwoniłeś do chłopaków z Sobinki Futbolu, panowie, to jest koniec, chcę zmienić klub. Nigdy. Ja jakby, mówimy tutaj o całej jakby bańce Lecha Poznań, w to wrzucam kibiców. To jest dość spora bańka. Ludzi. No, oczywiście, że tak, jakby na to składa się bardzo wiele elementów, ale jakby oczywiście znowu zabrzmi banalnie i ktoś powie, że się podlizuje, ale jakby moje motto życiowe i motto Lecha Poznań jest NSNP, czyli nigdy się nie poddawaj. Jakby bardzo banalne, ale jeżeli ktoś głębiej się do tego jakby zagłębi się w ten aspekt, nigdy się nie poddawaj. Oczywiście możemy przytoczyć dużo wiele innych cytatów i wiele innych podejść życiowych, ale to jest element życiowy, który skłania się do każdej płaszczyzny. Czy jest to wasza robota, czy jest to moja robota, jest to po prostu w każdym aspekcie jesteś zawsze, za każdym razem testowany. Czy jest to życie, które na przykład, nie wiem, nagle dziura w systemie ogrzewania w domu i nagle musisz dzwonić po instalatorach, tak? Czy u was jest coś w życiu prywatnym i w życiu prywatnym, jeżeli coś się dzieje, nagle swoje życie zawodowe może na tym ucierpieć, ale ty znowu musisz te wszystkie... No, czasami tak bywa, tak? No jakby te aspekty czasami trzeba gdzieś skleić, gdzieś sobie pomóc, ale myślę, że koniec końców to najważniejsze i to, co definiuje nas jako ludzi, to jak podnosimy się po porażkach, a nie to, jak chodzimy z podniesioną głową, jak jest dobrze, bo to potrafi każdy. A to, że za każdym razem upadniesz i wstaniesz, to jest najważniejszy element życiowy. Nam też 2 lata temu w komentarzach pisano, że format food trucka się wyczerpał, ale my się nie poddaliśmy. Dokładnie. Jedziemy cały czas dalej. Powiedziałeś, chyba tutaj napisać. Warszawa, nie? A ostatnio był na Lechu, na meczu z Fiorentiną, wiesz, wspierał. Zresztą razem z Pyszne.pl byliśmy, bo to nasz partner i patrzyliśmy z trybuny na was. No akurat przywieźliśmy żabę. Ale skończyło się wszystko, myślę. I widzisz, i gdybyśmy nie przegrali tak, jak przegraliśmy, to byśmy może nie prowadzili tak, jak prowadziliśmy i koniec końców wygrali. Jakby oczywiście można teraz sprowadzać to do rozkładać to na czynniki pierwsze. Ale piękna przygoda i tyle w temacie. Ale a propos tych pucharów, chciałem Cię zapytać o jeden taki mecz, który zapadł Ci szczególnie w pamięci, kiedy czułeś największą satysfakcję, nie wiem, jakiś emocjonalnie do niego podchodziłeś na boisku z Twojej perspektywy, kiedy mówiłeś, wow, to jest fajne przeżycie. Wiesz co, dla mnie był taki przejście Bodo, ten mecz u siebie, jakby wiedziałem, że losujemy Bodo, ale ja też jakby śledząc holenderską piłkę, wiedziałem, co w tamtym roku stało się z AZ, co stało się jakby, nie że śledząc włoską piłkę, ale wiedziałem, co działo się z Romą. I wtedy sobie myślałem, mówię, okej, wszyscy teraz myślą, że jedziemy do Bodo, do Norwegii i lejemy frajerów, tak? No ale nie jest takie proste, jak się wydaje, tak? To jest naprawdę drużyna bardzo poukładana. No, wy mieliście defensywny pomysł na ten mecz i jego było widać gołym okiem na wyjeździe, choć też zebraliście za to solidne cięgi. Słuchaj, jak wygrywasz, to wygrałeś, bo był łatwy przeciwnik, tak? Jak przegrywasz, to przegrywasz, a jak remisujesz i masz dobrą pozycję wyjściową na wyjeździe, to źle, bo brzydko. No, umówmy się. Lubimy deprecjonować. Znaczy nie, dla mnie to był jakby, ja szanowałem to, że był pomysł, który było widać na boisku. Szczerze. Absolutnie. Jakby osoby, które patrzą na piłkę nożną, jak na piłkę nożną bardziej analitycznie, potrafią docenić każdy aspekt, czy jest to aspekt defensywny, czy jest to aspekt ofensywny, czy niższa obrona, czy wyższa obrona, czy prowokacyjna obrona. Dla mnie to są aspekty, które są naturalne w sporcie. Jeżeli José Mourinho wygra teraz 6. Puchar Europejski i gra w stylu w takim, jakim gra... Do Budapesztu, przepraszam. Do Rzymu, to dla mnie, wiesz, chwała mu za to, tak? Awe José. Czy przed tym, jak zatrudniono Johna van den Broma w Lechu Poznań, to pytano Filipa Bednarka o to, czy może zasięgnąć języka w kraju, który tak dobrze zna na temat tego trenera? Nie, nikt mnie o to nie pytał. Nikt nie pytał. Nie. A czy ty sobie sam na własny rachunek zasięgłeś? Oczywiście. I jakie te języki, co te języki mówiły? Znaczy, nie chcę tego, bo to była prywatna rozmowa z trenerem bramkarzy, który był moim trenerem w Utrechcie i on współpracował z Johnem van den Bromem, więc miałem info z pierwszej ręki, że tak powiem. I jakby, nie mówiąc tutaj, czy jest dobrze, źle, kolorowo, czy czarno-biało, ale wszystko, co on mi powiedział przez telefon, się sprawdziło. Okej. Więc jakby ktoś zaczerpnął
Mówi, do ostatniej kolejki będzie się walczyć o trzecie miejsce z Pogonią w Szczecin. Tak jest i dojdzie się do ćwierćfinału Europejskich Pucharów. Nie, bardziej chodzi o takie rzeczy czysto jego... Podejście do zespołu. Tak, jego kultury pracy, jego podejścia indywidualnie do zawodników, jakby to, że nie odbyto ze mną większej rozmowy przed meczem z Karabachem, że nie będę grał, to też jakby przez tą rozmowę mogłem się tego spodziewać. Więc to są takie aspekty, gdzie gdyby zapytano mnie o jakiekolwiek zdanie, czy znam kogoś, oczywiście wykonałbym telefon, który wykonałem dopiero po tym, jak wiedziałem, że ten trener jest zatrudniony i dowiedziałem się pewnych aspektów. Ale widocznie 12 lat w Holandii nie wystarczyło, żeby... To mnie dziwi. ...żeby się czegokolwiek dowiedzieć. Słyszeliśmy od co po niektórych trenerów, nawet z polskiej ekstraklasy, że no, na Lecha się gra stosunkowo łatwo, bo taktycznie to nie jest zaawansowana drużyna. Oczywiście ma ogromną jakość i jakby na tej jakości bazuje, ale chyba John van den Brom bazuje na czymś innym. Na czym bazuje John van den Brom jako trener? Ja kiedyś powiedziałem też właśnie rozmawiając z naszym rzecznikiem prasowym, z Maciejem Henschelem, że to jest trener, który też wyzwala w nas taką może jakby... podejście zwycięzców, że każdy jakby pojedynek, każdy mecz chcemy zwyciężać. I nie mówię, że to jest znowu też takie niedoprecyzowane, prawda? Jakby inni mówili, zwycięzcy, macie tak. Przegrać. Tak, no oczywiście to jest też absurdalne, ale myślę, że nie chcę też jakby ujmować nic robocie trenera, ale to, jaką mamy szatnię w Lechu Poznań i jaką mamy paczkę, to długo takie tutaj nie będzie. Jeżeli chodzi o jakość i atmosferę, czy... Tak, myślę, że jakość, przede wszystkim dojrzałość, bo nawet jak spojrzysz to, w jaki sposób się zachowujemy na boisku, patrząc przez pryzmat... W kryzysowych sytuacjach, tak, że ten spokój oczywiście, macie tak. Na przykład. Nie? Tak, bardzo. Myślę, że nawet zobacz na Widzew. Tracimy bramkę jako pierwsi, speaker Widzewa wykrzykuje Widzew, jeden Lech. I brameczka. Nie zdążyli. A propos, też zapraszamy do Canal Plus Online na serial Widzew Razem Tworzymy Siłę. Jest już pierwszy odcinek dostępny, następny także będziecie mogli oglądać w każdy wtorek, jeżeli dobrze Tak, to bardzo konkretna produkcja naszych kolegów. Maciek Klimek tam całym tym projektem dowodzi, więc możemy z pełną odpowiedzialnością. Ale chyba trener Van den Brom nie wpuściłby tak kamery do szatni, bo wiem, że raczej ma tutaj ciężko. Dystans pod tym. Nie, myślę, że trener jakby nie jest jakaś szatnia bardzo hermetycznie zamknięta, też jakby kulisy Lecha Poznań powstają. Pokazują, że jakby jest jakiś dostęp do tego wszystkiego, ale ja też jakby nie jestem i lubię to oglądać, powiem tak, ale gdyby miałoby się to wydarzyć u mnie... To byś się nie zdecydował? To ciężko by mi jako było. Jako zarządzający projektem, ale powiedzieliście o Christopherze Welde. Krzysio Welde to jest taki temat bardzo gorący w ostatnich tygodniach i ciekaw jestem, czy Welde. Ty masz jakąś swoją diagnozę tej nieprawdopodobnej metamorfozy. Jest to człowiek podobno bardzo skrajny w swoich emocjach, którymi karmi. Mówi, że temperament ma po fryzurach. Tak, we fryzurach to też widać. Czasem jest jak gość, który uważa, że podbije cały świat, a czasem, że to już wszystko nie ma sensu, jak ty go widzisz. Ja myślę, że my też od momentu, kiedy Christopher przyszedł do klubu, jakby nie chcę powiedzieć, że się go uczyliśmy, no bo to też było takie trochę specyficzne, gdyby 25 chłopa koncentrowało się na tym, żeby nauczyć się jednej jednostki, ale... Ale za to jakiej? Ale, że tak powiem, dotarliśmy się metodą prób i błędów. Myślę, że on na swoich błędach akurat się nie uczy, a my jesteśmy konsekwentni w swoich działaniach. Więc jakby... To jest najlepsze zdanie o Welde, jakie słyszałem. jakby, no oczywiście, to... To jest bardzo specyficzna jednostka, ale z drugiej strony ja wolę taką specyficzną jednostkę, która jest czasami wybitna, a czasami po prostu trochę niewidoczna, niż zawsze taką letnią, szarą. Tak. To jest naprawdę czasami bardzo ciekawy aspekt do psychoanalizy. Myślę, że gdyby podpiąć jego mózg pod elektrody i to wszystko przetrawić, to myślę, że pod tym względem niczego ciekawego byśmy się nie dowiedzieli. Nie, no oczywiście. Nie, ale to jest właśnie to, że niektóre... Znaczy myślę, że z Welde nie moglibyśmy zacząć rozmowy tak, jak Kuba Polkowski zaczął z tobą dzisiaj, wiesz? Nie. Jakby nie, też nie zrozumcie mnie źle. Jakby to jest chłopak, który no... jest po prostu bardzo intuicyjny. I mam taką anegdotę, mój dobry przyjaciel pracował w firmie analitycznej Sysports.
Holandii. Divock Origi zgłosił się do nich o analizę Sadio Mane, bo chciał wiedzieć, co robi Sadio Mane na boisku, żeby robił tak samo, żeby miał szansę na grę w Liverpoolu. No i cała analiza, poruszanie się na boisku, passing, i w pewnym momencie odsyłają mu ten raport i mówią: słuchaj, to jest tak specyficzny zawodnik, który działa wszystko na, jakby bazuje to wszystko na emocjach, czyli na intuicji, że nie jesteśmy w stanie określić, co on robi takiego, co mógłbyś robić, żeby być na jego miejscu. Bo u niego to jest impuls. Tak. I myślę, że Christopher jest bardzo podobny pod tym aspektem. Spójrz nawet na podanie z Krakowią. No. Myślisz, że on myśli w danym momencie, żeby podać Kevina De Bruyne i podać piłkę do Marchewy? Myślę, że nie. Jakby to jest u niego czymś naturalnym. To, że czasami na treningu prowadzi za długo piłkę i zostaje pokopany, to też jak, to jest właśnie to, do czego nawołuje, jeśli chodzi o naukę na błędach, że na każdym treningu robi to samo i na każdym treningu jest tak samo mocno kopany i za każdym razem, jak dostaje tą piłkę z powrotem, to znowu robi to samo i znowu jest kopany, ale śmialiśmy się ostatnio z chłopakami, że chyba to, że go kopią na treningach, wychodzi na dobre. Dzień przed meczem spiął się z jednym z zawodników, też wyszło na dobre, więc myślę, że... Trzeba go tak trzymać pod prądem. On jest jak Usman Dembele. Jaki mecz wylosuje dzisiaj? O, tak, dobra, to tak zagra. To jest moim coś zdaniem w tym jest. Myślę, że typ zawodników. W Holandii mówili na to zawodnik momentów i coś w tym jest, że to nie jest zawodnik, który Michał Skóraś czy Filip Szymczak, który zawsze da ci pewien standard, że nawet jak nie zrobi tej różnicy bramkowej czy asysty, to zawsze swoją dyscyplinę taktyczną jakby utrzyma, ale znowu Marchewa i Welde są zawodnikami bardziej jakby spontanicznymi, emocjonalnymi, bardziej artyści i jakby na to trzeba dzielić drużynę, że są chłopacy, którzy noszą fortepian, są tacy, którzy grają na tym na fortepianie. Na pewno przeciwieństwem Krzysia Welde, jeżeli chodzi o mental, jest zawodnik, którego my z Wiśnią bardzo cenimy od początku w zasadzie jego pobytu w Polsce, to Jesper Karlström. Mhm. Ty jak patrzysz na niego i na boisku i poza nim, to jesteś w ogóle pod wrażeniem, że ktoś taki trafił do Polski, bo według mnie to jest jeden z najlepszych środkowych pomocników. Tak, czasami mam takie momenty, że się zastanawiam. Taki trochę mismatch, no, że co on tak naprawdę tutaj robi, bo nie, od pierwszego dnia tak naprawdę, jak Jesper do nas przyjechał, to miałem takie wrażenie, że mówię: okej, chłopak wtedy 26 lat, Djurgården, mistrz, kapitan, coś było nie tak, ale do tej pory jakby... Bo oczywiście coś tam było nie tak. On ma swoją historię, prawda? Pewnie, ma swoją historię, może ta historia też była jakimś wpływem na to wszystko, ale z tego co wiem, już to było dawno, dawno temu. Mhm. Prawda, ale dawno, dawno temu. I trudno mi cokolwiek tak jakby powiedzieć, dlaczego nie. Nie wiem, no jakby dynamikę ma odpowiednią, zachowanie z piłką odpowiednie. Inteligencja boiskowa. Inteligencja boiskowa, robienie odpowiednich momentów w odpowiednim czasie. Mhm. Wciąż, wiesz, ja mam wrażenie, że on przyzwyczaił do takiego poziomu, że w tym sezonie to się nie mówiło o Karlströmie. Tak jakby nie, on ma grać top i nas nie obchodzi, że to jest najbardziej wartościowe. Już go nazwali w Lechu szefem, to już nie trzeba jego dodatkowo pompować, jego ego, tak? Powiedzieć po tym sezonie. A czy nie, ja myślę, że wszyscy nasi pomocnicy mają swoje bardzo mocne cechy i każdy z nich wie, co ma dobrego. Czy jest to Radek, czy jest to Nika, czy jest to Marchewa, czy jest to Jesper. Jakby, jak spojrzysz na grę Radka, okej, on wydaje się takim niewidocznym aspektem, który... Ale pracuje niesamowicie ciężko dla zespołu. Nie, dla mnie jakby... Ja się cieszę, jak widzę, jak on pracuje. Dla mnie, jak moje oko się bardzo cieszy, bo Jesper dzięki tej pracy absolutnie też może... Jakby Jesper też jest takim zawodnikiem, tak. Nie zrozum mnie źle, bo gdyby był postawiony na tej pozycji, gdzie jest Radek, myślę, że wywiązywałby się z tych zadań tak samo dobrze lub dokładał czegoś swojego, jakiegoś tego swojego twistu, ale jakby dzięki Radkowi Joel Pereira może mieć takie liczby, Joel Pereira może stać tak wysoko na boisku, bo wiemy, że Radek zawsze tą dziurę załata, tak? Znowu Jesper poprzez to, że gra trochę wyżej na boisku, myślę, że też rozwinął się w wielu aspektach też, między innymi gol, ale też jakby jego akcje biegowe otwierają znowu wrota innym zawodnikom. To już jest trochę rozkładanie na czynniki pierwsze. Tak, jakby... też przytrzymania piłki, tego wybrania, tego momentu. Pewnie, że tak, pewnie, że tak. Ale zachowanie przy bramce z Fiorentiną na wyjeździe, tak, w tym... Nie, no, to jest, dla mnie to jest... To są takie aspekty, które...
oczywiście ludzie, którzy obserwują dużo piłki nożnej i widzą niektóre zachowania, no to jest to widoczne gołym okiem, ale ja jakby będąc na boisku i widząc też jakby tą charówkę, którą chłopaki wykonują, to jakby okej, fajnie, ja utrzymałem wiele meczów czyste konto, ale były mecze, w których musiałem zapracować na to czyste konto, ale były wiele meczów, w których po prostu miałem walk in the park i to było tylko i wyłącznie dzięki nim, bo czy to był Filip Dagesta, czy też Sali, na pewno jakieś czyste konto zachował, czy był to Milić, czy Luboszatka, czy Alan Czerwiński, który też grał na środku obrony z Rakowem i zobaczcie, jak wywiązywał się ze swojej funkcji. Jakby to jest chłopak, który w tym sezonie zagrał na prawej pomocy, na prawej obronie, na środku obrony. Na lewej obronie. Na dziesiątce z Batumi, bo wszedł na dziesiątkę i strzelił bramkę. Jakby zadaniowiec, tak? Oczywiście może nie zawsze mu się to podoba, ale też w Batumi, jak już było pięć zmian i pytali mnie, kto ma wejść na bramkę, to ja powiedziałem od razu Alan. Jakby później on się z tego pewnie nie cieszył do końca, ale wiedziałem, że na bramkę musi wejść osoba, która jest zadaniowcem i Alan na pewno taki jest. Ale ty też pokazałeś, że potrafisz dokonać dobrej psychoanalizy zawodnika na przykładzie pacjenta Welde. To ja mam do ciebie pytanie a propos Filipa Markwińskiego, bo to jest też takie nazwisko, które ogniskuje tutaj dyskusję często wśród kibiców, nie tylko Lecha, ale i generalnie w Polsce. I widzimy w tych ostatnich tygodniach, że Filip zaczyna grać na miarę swojego potencjału. Ty widziałeś, że u niego jest delikatny problem mentalny, że coś go zaczyna przygniatać, jeżeli chodzi o te oczekiwania względem jego osoby? Nie, ja myślę, że po prostu proces trawienny niektórych aspektów mentalnych u jednego trwa dzień, u drugiego pięć, a u trzeciego trwa rok, dwa. I jakby oczywiście praca z psychologiem może w tym pomóc, ale koniec końców to ty jesteś sam ze swoimi myślami i musisz się nauczyć pewnych aspektów. I u Marchewy ja pamiętam, nie wiem, może nie będzie mu się podobało to, co teraz powiem, ale to był taki moment, w którym ja przychodziłem do Lecha i pamiętam grę na utrzymanie. Kamyk, Kuba, tracił piłkę. I u niego jakby przeskok ze straty do odbioru był momentalny. Też pokazuje znowu charakterystykę takiego zawodnika, który bazuje też na mentalności i na ciężkiej pracy. A Marchewa traci piłkę, 3 sekundy. No dobra, to do obrony. I to jest, wiesz, to jakby... Ale to było widać gołym okiem też. Tak, jakby to nie jest coś złego. Tylko znowu mówimy o artystach i mówimy o koniach do pracy, tak? I jakby każda drużyna potrzebuje osób, które zrobią tą różnicę w aspekcie piłkarskim i takim jest Welde, Marchewa, bo tak jak na przykład teraz wykończył bramkę w Kielcach, no to z całym szacunkiem, ale to też znowu też gdzieś nie chcę mówić, że to jest znowu jakaś zasługa, ale w meczu na przykład z Krakowią i w meczu z Koroną Kielce trener bramkarzy robi analizy też bramkarzy przeciwników i ich pewne zachowania w sytuacjach boiskowych. No i też... Akurat wiem, Niemczyckiego zna bardzo dobrze. Tak. No, synek. Synek, tak. Synek. I myślę, że też teraz było... Wiem, jakby w Kielcach jest szkoła włoska, więc tam też bramkarze w szkole włoskiej zachowują się w pewnych aspektach w dany sposób i tak też było przy tej bramce. Śląsko-włoska. Śląsko-włoska. Tak, wiadomo, inspiracje. Skąd? Ciekaw jestem, jak się stawiasz w roli Bartka Salomona w obliczu tego, co się zdarzyło, To jak się czujesz i jaki jest status tej historii? Bo mam wrażenie, że ostatnio gdzieś jakby o tym bardzo cicho, a to było coś, co waszą szatnię na pewno dotknęło. Oj, to ja ci powiem szczerze, że jak wszedłem do szatni w dniu meczu z Fiorentiną, zawsze mamy rozruch rano i dostaliśmy wiadomość, że nagle przypłynęła wiadomość do klubu, że Sali nie może grać z nami. Ja sobie myślę, że to jest jakiś absurd, jak w dniu meczu z Fiorentiną, znaczy z kim by to nie było, to by było po prostu absurdalne, że ktoś nagle go znowu zawiesza na 3 miesiące, mimo to, że jakby próbka B nie potwierdziła próbki A. Oczywiście ten procent szansy, że próbka B nie potwierdzi próbki A jest znikomy, ale z drugiej strony bądźmy ludźmi, ale jak pokazuje historia, wszystkie te organizacje antydopingowe nie patrzą na aspekt ludzki, tylko patrzą na aspekt tego, że coś było zanieczyszczone i dla nich jest sytuacja jest zero-jedynkowa. Administracyjnie bardziej. Ja uważam, że jakby wierzę w niewinność Bartka. Okej. Okay. Bo wszystkie te testy, które on ostatnimi czasy wykonywał, wszystkie te badania pokazały, że to było coś, co w jego organizmie nie zdziałałoby nic.
nic innego poza tym diuretykiem nie zostało wykryte. Nic innego, co ten diuretyk potencjalnie mógłby przykryć, też nie zostało wykryte. To prawie śmierdzi tym, że ktoś coś mu dosypał w Szwecji do jedzenia. Prawie aż tak. Ale na was też spadła krytyka, nie może nie w Poznaniu, ale generalnie poza Wielkopolską, za to jak wy stanęliście za Bartkiem, bo od razu pojawiły się głosy, jak to on został przyłapany na dopingu, to brał środek niedozwolony, już nikt nie chciał wchodzić w tę historię dalej, tak. Ale że taka sytuacja nie powinna mieć... Tak, słyszałem też takie wiadomości, że to było słabe i tak dalej, ale jakby my odcięliśmy się od Bartka jako piłkarza może i patrzyliśmy na Bartka jako osobę. Też byliśmy blisko tego całego procesu, który przeżywał, jeśli chodzi o kontuzję pachwiny, jego powrót do reprezentacji. Jakby czysto jako Filip, Bartek czy każdy inny z drużyny patrzył na to jakby osobiście jako dramat jego, a nie patrząc tutaj teraz na to, czy propagujemy doping w sporcie, czy nie. Tylko my znamy Bartka jako Bartka człowieka, a nie Bartka piłkarza. I my Bartka człowieka wspieraliśmy, a że Bartek i wierzycie piłkarz... mu i ufacie, tak? No bo nie tak, macie no, powodu, jakby... bo nie dał wam powodów nigdy do tego, żeby mu nie ufać. Tak nie podejrzewam, że Sally jest Lancem Armstrongiem i potrafi kłamać do takiego stopnia. Z takim cynizmem. Tak, jakby oczywiście nie chcę tutaj też, wiesz, to nie jest moment na żarty i jakieś tutaj... aspekty takie cyniczne, ale chodzi o coś takiego, że to jest mimo wszystko kolega, który przychodzi do szatni, który mówi jak jest i widzisz w jego oczach troskę i widzisz w jego oczach to załamanie, tak? Jakby tą bezradność. I to jest taki aspekt, który ty wiesz, że okej, ja byłem na tych testach i też mogło mnie to spotkać, że nagle dostaję wynik pozytywny. To mój świat też by się zawalił, prawda? Więc jakby dla niego to jest coś ciężkiego, na pewno Będzie to trawił. Miejmy nadzieję, że proces przebiegnie w miarę prosto, ale wiem, że oni są bardzo bezprecedensowi i zero-jedynkowi. Jeżeli jest coś wykryte, to jest coś wykryte i tyle. I jest chyba jakiś dokument na temat włoskiego biegacza? Czy tak, chyba dobrze mówię. Który też właśnie opowiada taką historię, że bardzo ciężko jest z tą organizacją walczyć. Już kiedyś w food trucku byłeś, wprawdzie nie fizycznie w samochodzie, więc bardzo mi miło, bardzo nam miło gościć Ciebie. Dziękuję za zaproszenie. Fizycznie, ale wtedy rozmawialiśmy o Riku Ten Hagu, który był wówczas trenerem Ajaxu, dziś jest trenerem Manchester United, no i no, nie da się ukryć, że to jest chyba jedna z takich najbardziej inspirujących postaci trenerskich, jakie spotkałeś na swojej drodze, dlatego ciekaw jestem Twojej perspektywy na to, co robi teraz i czy też tak to czytałeś, że to się tak skończy, bo te różne momenty Erik ten Hag w tym uczestniczył. Nie wiem, czy właśnie wtedy, jak się spotkaliśmy, mówiliśmy o tym, że starszyzna w Ajaxie chciała zmienić pewne zachowania trenera i jego nawyki i szła do niego na rozmowę i on też jakby wykazał się otwartością i jakby takim... Był elastyczny. Tolerancją, tak? Tak, elastycznością, że mogą gdzieś jakoś wpłynąć na jego podejście i to też pokazuje na to, że to jest osoba, która właśnie jest otwarta, a nie taka czysto prostolinijna, bo myślę, że piłka nożna tego oczekuje w obecnych czasach. Piłka nożna ewoluuje, świat ewoluuje, młodzież ewoluuje. Jakby młodzież 30 lat temu nie jest tą samą młodzieżą dzisiaj. Ja też musiałem się tego w pewnym sensie nauczyć. Jakby w Holandii byłem długo, wróciłem do Polski, więc też jakby znowu inne napływy temu towarzyszą, a co do Erika ten Haga, myślę, że jak patrzyłem, jak on wtedy pracuje w Utrechcie, to w ogóle mnie nie dziwi, że jest tam, gdzie jest. Jakby to było nie pytanie, czy tam będzie, tylko kiedy tam będzie. I w tym aspekcie jest tak samo i też pokazuje to jego mechanizmy, które miał nawet w Utrechcie, że zabierał piłkarzy na rozbieganie pomeczowe. Wtedy chyba było po meczu z Brentford, jak przegrali 4-0, różnica w kilometrach przebiegniętych na boisku, oni poszli w dzień po meczu pobiegać do lasu. I on biegał z nimi chyba, tak, prawda? Ale on zawsze wykorzystywał taki moment, żeby nawet takie 3 razy 10 minut w lesie pobiegać i on ten moment wykorzystywał, żeby porozmawiać z zawodnikami. Że podbiegał do każdego po kolei, trochę porozmawiał o meczu, jakie jest twoje odczucie, analizował. I to jest ważny aspekt, żeby też czasami poznać drugą stronę. A jak wyglądało jego podejście do bramkarzy na przykład? Czy rozmawiał z bramkarzami indywidualnie, czy raczej co dawał to wszystko na
trenera? Głównie trener bramkarzy, ale jak miał coś do zarzucenia, to od razu podchodził. Pamiętam taki jeden trening, gdzie były strzały z 16 metrów, taki trochę przedłużony rzut karny. A mówi, czytaj te strzały, czytaj te strzały. Mówię, trenerze, jak ja mam to czytać? Mówi, Manuel Neuer też czytał. I tak wiadomo, to tak. Ja nie chcę teraz powiedzieć, że trenerzy nie mają pojęcia o bramkarzach, ale często tak jest. No mówisz, że to inna dyscyplina, ale to jest piękny trenerski umysł? Zdecydowanie. Myślę, że ja też jakby w tamtym momencie czasami czułem jakby, co on ode mnie chce, że on tak dużo ode mnie wymaga. Ja byłem drugim bramkarzem, on ode mnie wymagał na treningach, podchodził do mnie, jak grałem jakiś mecz w rezerwach i puściłem bramkę, którą mógłbym potencjalnie gdzieś obronić. On mówi, o, musisz takie piłki bronić. I to jest super, że taki gość od numeru 1 do 20, powiedzmy 3 w tej kadrze drużyny, zachowywał się tak samo. Oczywiście grała tylko 11, ale dzięki temu myślę, że on troszczył się o innych i wymagał od innych też, którzy nie grali. To ciągnął ich razem ze sobą. Oni wskakiwali na ten wóz, który jechał w danym kierunku i nie było jakiegoś szemrania i chodzenia i narzekania. Ja szczerze powiedziawszy nigdy nikogo nie zainspirowałem do niczego, ale dziś czuję się absolutnie zainspirowany. Filip pokazał, dziękuję, że jest jednym z najbardziej otwartych umysłów w polskiej piłce. Duża przyjemność, Filip, dyskusji z tobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dzięki. Dzięki wielkie.